Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest osoba, która odpowiada w naszym mieście za wiele aspektów pomocy społecznej. Witam serdecznie, Pani Dorota Rutkowska. Dzień dobry. No i temat pomocy i psychologicznej i nie tylko. To temat, który żywo nas wszystkich interesuje, bo dotyczy często naszych dzieci czy naszych bliskich. Miasto wydało poradnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu. Taki poradnik jest. Dostępny również w internecie i jest rozprowadzany po różnych instytucjach. No i zawiera jakby wszystkie elementy tej działalności. Również pani, pani naczelnik, wszystkich placówek odpowiedzialnych za pomoc w naszym mieście. A tej pomocy jest tak naprawdę bardzo dużo. Tylko, że. Wciąż rośnie liczba osób, które potrzebują pomocy, a specjalistów nie przybywa. Nie ma Pani takiego wrażenia? Niestety tak jest. E, faktycznie e, ja dziękuję, że poruszamy dzisiaj ten temat, ponieważ zdrowie psychiczne e, to jest temat, który my jako miasto e, musimy i chcemy traktować priorytetowo. E, Podam kilka powodów, dlaczego tak właśnie podchodzimy do tego tematu. Zdrowie psychiczne, tak naprawdę poradnik, wydawany jest od wielu lat, natomiast dzisiaj on nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ obserwujemy w naszym mieście, ale też w całym kraju i nie tylko, bardzo duży wzrost prób samobójczych wśród dzieci. To jest coś, co przeraża nas najbardziej. E, niedawno pojawił się nowy raport, e, tak zwany Młode Głowy, który pokazuje, jak wygląda sytuacja dzieci i młodzieży w naszym kraju. Ja kilka danych pozwolę sobie przytoczyć, jeżeli e, Bardzo pani proszę, pewnie będą wstrząsające e, niestety. Ponad połowa dzieci w wieku od 11 do 19 lat nie ma żadnej motywacji, motywacji do działania i chęci do życia. E, czterech na 10 uczniów naszych szkół. E, próbowało popełnić samobójstwo. E, prawie co piąty e, do tego e, jakby doprowadził do tej próby, natomiast co dziesiąty uczeń. Miał myśli, żeby jednak spróbować popełnić samobójstwo. Te... To są statystyki tak naprawdę z naszych jednostek, prawda? Które też jakby zajmują się badaniem tego. To są różne jednostki, które pracują z takimi dziećmi, z ich rodzicami. Gdzie można się zgłosić? Gdzie te, takie spotkania się odbywają? Bardzo dużo jest tych form pomocy, tak jak pani wspomniała. Trzeba powiedzieć, że tak naprawdę są trzy płaszczyzny działania. Pierwszą płaszczyzną jest system ochrony zdrowia. I tu wydaje mi się, że sytuacja jest chyba najgorsza, dlatego że trochę sobie system zdrowia nie radzi z sytuacją, którą mamy w tej chwili. Udało się utworzyć w mieście Centrum Zdrowia Psychicznego, które działa przy naszym szpitalu na ulicy wodociągowej. To jest centrum, do którego może zgłosić się każdy po pomoc. Nie wymagane jest skierowanie, niepotrzebne są ustalenia terminów. Tak naprawdę bardzo łatwo dostać się po tą pierwszą, najważniejszą pomoc. Problem tkwi w tym, że faktycznie liczba specjalistów jest ograniczona. Ja niedawno sprawdzałam te dane statystyczne. Tak naprawdę w naszym województwie mamy dwóch psychiatrów dziecięcych. Te dane są przerażające i kolejki na Narodowy Fundusz Zdrowia są potężne. Trochę muszę to chyba powiedzieć, nasz rząd zaspał i, i mamy taką sytuację, że na dzień dzisiejszy, mimo tego, że od grudnia jest projekt Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego, to mamy prawie czerwiec i ten program nadal nie został przyjęty. Więc jakby brakuje tego strategicznego dokumentu, który pozwoli działać na szerszą skalę i systemowo. My, jako miasto, przyjęliśmy swój program zdrowia psychicznego, nie czekając na wytyczne rządowe, bo wiemy, że to jest ten moment, kiedy musimy gasić pożary. I tak naprawdę w obszarze polityki społecznej, za które odpowiadam w mieście. Największe działania i największą pomoc możecie Państwo uzyskać w ośrodku interwencji kryzysowej, który znajduje się przy ulicy Małopolskiej. Tam czekają na osoby w kryzysie psychicznym specjaliści, psycholodzy, terapeuci. Również uruchomiliśmy tam grupy wsparcia dla rodziców dzieci po próbach samobójczych ponieważ e, pamiętajmy, że dziecko w kryzysie to cała rodzina w kryzysie. E, I tak naprawdę e, problem chyba tkwi w tym, że oczekujemy, że to nauczyciele zauważą, że coś się z dzieckiem dzieje. Nauczyciele zauważą albo nie zauważą, w zależności e, jak wygląda sytuacja w szkole. Wiemy, że system jest przeciążony. E, ale my oczekujemy, że rodzice zauważą, że coś się dzieje. No właśnie, dzieje bo z pani powiedziała bardzo mądrą rzecz, że jakby z tego, z tego, co pani mówiła, wynikało, że my gasimy pożary, ale jakby nie tu jest sam problem. Ta profilaktyka również w tym przypadku. No a jaka profilaktyka w przypadku dzieci? No często te problemy dotyczące samobójstw dotyczą dzieci i rodzin. Całkiem zamożnych, całkiem sy sytuowanych, e, gdzie jednakowoż nie ma chyba tyle czasu dla tego dziecka. Mm, no tak ze statystyk wynika, e, bo te osoby z tych biedniejszych rodzin, często borykających się z większymi problemami, bo tam jest przemoc, tam jest molestowanie, e, one są przyzwyczajone do walki, a e, te zamożniejsze rodziny no, mają dzieci wszystko, to nie rozmawiamy z tymi dziećmi, nie ma tego czasu. Czyli e, czy są też jakieś instytucje pomocowe, które mogłyby uświadomić e, rodzicom, że od domu się jednak wszystko zaczyna, czyli trzeba poświęcać tym dzieciom czas? Nawet jeśli dziecko na proste pytanie, e, jak w szkole, ok, żeby pociągnąć to dalej, bo od tego się zaczyna. Czy są takie też e, płaszczyzny działania w naszym mieście? Oczywiście, że są takie płaszczyzny działania. Podstawowy problem, Jaki się pojawia, to chęć rodziców, żeby znaleźć te informacje. Jeżeli uda nam się dotrzeć do rodziców z podstawowymi informacjami, jak rozpoznać pierwsze objawy depresji, jak nie przegapić tego momentu, kiedy dziecko tak naprawdę zaczyna wołać o pomoc, bo ja powiem tylko tyle, że tak naprawdę 8 na 10 prób samobójczych to nie są próby, które w zamierzeniu miały być udane. To jest wołanie naszych dzieci o pomoc. E, więc tak naprawdę. Mamy bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Owszem, dużo się dzieje, ten poradnik to pokazuje. Mamy wiele organizacji pozarządowych w mieście i tu e, przypomnę tylko, że wczoraj pan prezydent ogłosił e, kolejny konkurs na zdrowie psychiczne, e, w szczególności dzieci i młodzieży. Do 5 czerwca organizacje pozarządowe mogą zgładać, e, składać swoje oferty e, na działania. W tej chwili przeznaczyliśmy na to jako miasto 100 tysięcy złotych, ale to jest tylko jeden obszar. W ramach profilaktyki uzależnień. Od wielu lat bardzo duże środki trafiają i do organizacji pozarządowych, które prowadzą różnego rodzaju profilaktyki. No tak, bo przepraszam, że wchodzę w słowo, ale często te stany depresyjne sprawiają, że nasze dzieci sięgają po różnego rodzaju używki. Tak. Tak się zdarza, dlatego też jakby trudno jest rozłączyć profilaktykę uzależnień od zdrowia psychicznego. To są dziedziny, które się zazębiają na całe szczęście, dlatego że środki na działania profilaktyczne od wielu lat się zwiększają w naszym mieście. W zeszłym roku tych środków było ponad 5 milionów, więc to jest całkiem spora pula środków do zadysponowania. Cieszy mnie jedno, że bardzo dużo szkół zgłasza się do nas z prośbą o dodatkowe środki, ponieważ widzą problem i chcą realizować konkretne zadania, konkretne warsztaty, zapraszać specjalistów, rozmawiać z rodzinami, ale też przede wszystkim szkolić kadrę pedagogiczną. No i tutaj wszyscy widzą problem. Ważne, żebyśmy my, rodzice, też widzieli ten problem, żebyśmy nie pozostawali obojętni na zmiany nastrojów u naszych dzieci, bo tak naprawdę. To od nas w znacznym stopniu, myślę, że w większości zależy to, czy wyłapiemy ten moment, w którym możemy pomóc naszemu dziecku na różne sposoby. I przede wszystkim, to nie jest to najważniejsze, że dziecko wszystko ma ma kolejne spodnie, ma kolejny komputer tylko, żeby miało nas, rodziców, i naszą pomoc. A jednostek pomocowych w naszym mieście no nie brakuje. Oby tylko jeszcze nie brakowało specjalistów, którzy jakoś się nie szkolą chyba, bo to ciężki kawałek chleba, żeby ciężki. kończyć studia psychologiczne. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę. Na naszym Dziękuję naszym serdecznie. gościem była pani naczelnik Dorota Tkowska. Dziękuję bardzo.